Ania Dypu i Agnieszka Słodownik rozmawiamy o sztuce, technologii i tym, jak się z nią żyje. W tym odcinku rozmawiamy o kobietach w sektorze IT, w reklamie i w ogóle w pracy. Urodzenie dziecka to nie jest hop-siup. Jak myśli Pan, jak będzie Pan godził obowiązki ojca z obowiązkami pracownika? Kobiety marzyłyby, żeby ich mężowie wiedzieli, co podać dziecku, kiedy ich nie ma w domu. My jako kobiety to jesteśmy wychowywane w taki sposób, że uczy się nas usłużności. Moim zdaniem, Agnieszka, wcale nie trzeba pracować nad kobietami, tylko trzeba pracować nad mężczyznami, no bo co to jest, że po prostu chodzą i po prostu robią rzeczy i tylko gadają o tym, że robią. Koparka, spychacz, betoniarka, pompa do betonu. Jest to tylko sztuka, jest to tylko takie małe, marginalne poletko, które mało kogo obchodzi. No właśnie. Podcast Odbiornik. Kulturalne hybrydy, Słodownik i Dupont. W połowie lata inżynier James Damore napisał i wysłał do swoich współpracowników w Google 10-stronicową notatkę. Kiedy wypłynęła do mediów, został zwolniony z pracy. Co takiego zawierała notatka, że Damore, który jest absolwentem Uniwersytetu Harvarda i miał 4-letni staż w Google, wyleciał z pracy? Zapytałam o to Magdalenę Mips. Z wykształcenia jest historyczką literatury, z zawodu projektantką aplikacji mobilnych i stron internetowych. Oficjalne powody zwolnienia były takie, że owa notatka łamie kody etyczno-pracownicze, politykę równościową samego Google'a. W istocie autor miesza argumenty z biologii ewolucyjnej i przeróżne naprawdę stereotypy genderowe. Próbuje usprawiedliwiać pozycję kobiety, pokazując, że biologicznie się różnimy w związku z tym. Nie ma kobiet na wyższych stanowiskach, bo natura powołała je do macierzyństwa, a wiadomo, że na wyższych stanowiskach są zajęcia związane z wyższym poziomem stresu, wymagają większego zaangażowania. Przytacza tam tak absurdalne argumenty jak to, że kobiety z natury są bardziej zainteresowane ludźmi, natomiast mężczyźni rzeczami, co miałoby się przekładać też na to, że kobiety bardziej mogą się zajmować sprawami związanymi z komunikacją, z umiejętnościami miękkimi, natomiast mężczyźni oczywiście technologią i bardziej skomplikowanymi algorytmami. Jeżeli chodzi o ten tekst, to no niestety jest tak, że on zupełnie pomija role społeczne, co z perspektywy XXI wieku no jest po prostu niedopuszczalne. My jako kobiety to jesteśmy wychowywane w taki sposób, że uczy się nas usłużności. Libera zrobił kiedyś fantastyczny taki krótki filmik, jak się dresuje małe dziewczynki. Bardzo obrazowy sposób pokazuje, przez co jakoś tam przechodzimy. Jeżeli próbujemy mówić o tym, że dyskryminacja pozytywna, która odbywa się w Google na bardzo wielu szczeblach, starają się i różnicować zespoły, i bardzo dużo mówią o równości płciowej, i też wspierają środowiska LGBTQ, co nie jest oczywiste z perspektywy polskiej. Tworząc produkt, chcemy mieć zespół, który jest złożony z członkiń i członków o na przykład, nie wiem, różnym pochodzeniu, to nie możemy mówić o tym, że to są złe praktyki. On po prostu jako biały, uprzywilejowany mężczyzna, wykształcony o odpowiedniej pozycji społecznej, tak on ma dopiero 28 lat, już to dyskredytuje. Pytanie, które jakby wisi tam ciągle w powietrzu, to jest po prostu pytanie o to, w jakim świecie chcemy żyć i do jakiego świata chcemy dążyć. No, jesteśmy kobietami dopiero od około 100 lat w ogóle możemy głosować i zdobywać wyższą edukację. Jeżeli nie wytworzymy na ten moment mechanizmów jeszcze sztucznych, ale takich, które będą próbowały zmienić tę strukturę, bo ona się sama niestety nie zmieni, to po prostu nie obudzimy się któregoś dnia w innej rzeczywistości. Notatka Damora i fakt zwolnienia go z pracy wywołały medialną burzę. Jednym z głosów w Polsce był tekst Joanny Sosnowskiej, redaktorki naczelnej WP Technologie, pod tytułem „Napisał prawdę i został zwolniony z Google'a. Jak ideologia wyprzedziła biologię?” Fragment tekstu Sosnowskiej brzmiał tak. W technologiach nie ma zbyt wielu kobiet i może nie musi być. Może namawianie ich i zachęcanie na różne sposoby do studiowania nauk technicznych mija się z celem. Może tak pożądana w Dolinie Krzemowej różnorodność płciowa w firmach takich jak Google, Apple czy Microsoft powinna pozostać tym, czym jest od samego początku – ideą. Taką, której nie trzeba wcielać w życie na siłę. Mówiłyśmy o tych biologicznych uwarunkowaniach, no ale niewątpliwie tylko kobiety rodzą dzieci i z tego są bardzo praktyczne implikacje. Z tego powodu faktycznie jest tak, że kobieta wypada z pracy na 2 lata, 3, pół roku. Co jest błędnego w takim rozumowaniu, że właśnie może nic na siłę? Mhm.
Samo sformułowanie, że kobieta wypada z rynku pracy, to jest pytanie, czy mamy postrzegać siebie jako równoprawne podmioty, które powinny mieć swoje miejsce w świecie i prawo do tego, żeby być zatrudnioną w warunkach, które umożliwiają pójście na urlop macierzyński. Biologia też coś nam determinuje, natomiast prawdziwa równość dla mnie byłaby wtedy, gdybyśmy mogli szanować i mogły szanować te różnice. Gdyby było tak, że z jednej strony mamy rynek pracy, który w jakiś sposób tworzy dobre środowisko dla mężczyzn, ale z drugiej strony też tworzy takie środowisko, które jest dobre dla kobiet. To znaczy, nie próbuje sztucznie wcielać nas w role męskie. Urodzenie dziecka jest taką czynnością, którą absolutnie powinnam być w stanie zrobić bez obawy o moje bezpieczeństwo zatrudnienia. Mężczyzna nigdy nie usłyszy na rozmowie, nie słyszałam o czymś takim. Jak myśli pan, jak będzie pan godził obowiązki ojca z obowiązkami pracownika? Kobiety są o to pytane notorycznie, mimo tego, że nikt według prawa nie powinien mi w ogóle zadawać takiego pytania. Dużym problemem jest też to, że nawet jeżeli kobiety zaczynają trochę wychodzić przed szereg, bardzo często jest tak, że słyszymy, że rządzimy się, że jesteśmy agresywne, a nie asertywne, że nie wiem, jesteśmy zbyt emocjonalne, że akurat mamy te dni w miesiącu. Po iluś tam takich razach, nawet jeżeli kobieta, mimo tego, że w szkole była uczona czego innego, mimo tego, że od tam, nie wiem, czwartej czy piątej klasy szkoły podstawowej powtarzano jej, że a, matematyka, no nie, po co się będziesz uczyła matematyki, przecież to jest dla chłopców. To mimo tego, że ona próbuje jakby wychodzić poza te schematy, bo ją to interesuje. I to niestety bardzo często jest to też zbijane. Dochodzi nawet do takich sytuacji, że jeżeli osoby różnej płci siedzą przy jednym stole i kobieta wygłosi jakiś argument, powie co ona o tym myśli, zostaje to niezauważone przez salę, natomiast jeżeli po kilku minutach powtórzy naprawdę to samo, jakiś mężczyzna będący w pokoju, wszyscy raptem się wsłuchują w to, co ma do powiedzenia. Ty jesteś sama projektantką aplikacji mobilnych i stron internetowych. Sama się z tym spotykasz? Generalnie myślę, że ta branża nie różni się za bardzo od innych branż, poza tym, że faktycznie mamy zdecydowaną przewagę mężczyzn w środowisku i oni są bardzo różni. Byliśmy wychowywani z bardzo różnym przekazem, co jest w porządku dla mnie jako mężczyzny, co jest w porządku dla mnie jako kobiety. To nie jest tak, że jeżeli zajmowałam się kiedyś redakcją czy PR-em, to było tam skrajnie inne środowisko, jeżeli chodzi o osobowości i podejście do kompetencji, ocenę pracowników i pracownic. Natomiast faktycznie ze względu też na to, że w IT czasami dochodzi do wytwarzania się tej takiej męskiej szatni, że mężczyźni też przez to, że są po prostu większością, czują się silniejsi, to wydaje mi się, że czasami mogą sobie na więcej pozwalać. Oczywiście nie jest tak, że wszyscy mężczyźni działają w ten sposób i też i pracowałam i pracuję z naprawdę bardzo fajnymi osobami. Trzeba mówić o ludziach, a nie o płci. Myślę, że to jest sedno całego problemu. Nie chodzi o to, żebyśmy zapominali, że mamy płeć, że jakoś się różnimy, tylko żebyśmy to nawzajem szanowały i szanowali. Magdę Mips można znaleźć w ogólnopolskiej bazie ekspertki.org. Nie jest to jedyna baza, jeżeli ktoś szuka osoby, która miałaby wziąć udział w wydarzeniu, to jest na przykład też niemiecka baza, która się nazywa speakerinnen.org. Też są takie bazy, jak na przykład baza twórczyń, zrobiona przez Ars Electronica. Słuchacie podcastu Odbiornik, magazynu kulturalnego dwutygodnik.com. Takimi półśmiesznymi inicjatywami są takie fanpage'e jak Nie chodzę na panele, w których biorą udział tylko mężczyźni. Coś jest na rzeczy, proponuję przyjrzeć się składom różnych forów ekonomicznych albo w dyskusji bardzo specjalistycznych o sprawach zdrowotnych, technologicznych, takich, które tradycyjnie są w obszarze zainteresowań mężczyzn. Baza ekspertki ma na celu pokazanie, że kobiet znających się na tych tematach jest też mnóstwo. I wytknięcie mediom, że to, że ich nie zapraszają, jest tylko i wyłącznie winą dziennikarzy czy dziennikarek. I doprowadza potem do tego, że na przykład w studiu siedzą osoby, które pokazują nam świat tylko i wyłącznie z jednej perspektywy. Tak nie powinno być. No właśnie. Tak.
Właśnie, kobiety rodzą dzieci. Nie zmieni się tego, natomiast chyba Magda słusznie zauważa, że idealny świat jest taki, w którym jest przestrzeń na to. Ostatnio czytałam jakiś tekst o tym, że miasto jest projektowane przez mężczyzn. Znaczy, że gdyby miasta były projektowane przez obie płcie, w tym kobiety, to nie byłoby wysokich krawężników i nie byłoby schodów. I że to, że miasta są miejską dżunglą dla osób, które muszą przejechać z wózkiem z dzieckiem, to jest wynik tego, kto się zajmował urbanistyką i kto się zajmował projektowaniem miast jakby historycznie. I wydaje mi się, że to, że rynek pracy polega na tym, że chodzisz do pracy gdzieś przez ileś tam lat i że założenie jest takie, że nie możesz sobie w tym momencie zrobić 5 lat przerwy w swoim życiu zawodowym, jest też pochodną systemu, który został stworzony przez mężczyzn. Oczywiście jest to też pochodną ekonomii, natomiast ekonomia jest znowu systemem, który pewnie też był tworzony przez mężczyzn i tak dalej. Myślę, że to jest bardzo słuszna uwaga o tym, że rynek pracy powinien się dostosować do kobiet, a nie kobiety do rynku pracy. Rewolucja nie będzie streamingowana. W ogóle czytając notatki, miałam wrażenie, że kobiety są w ogóle idealnymi po prostu liderkami. Jeżeli mężczyźni są skupieni na przedmiotach i na technologiach, a kobiety są otwarte na komunikację, to kto jak nie kobiety powinny zarządzać innymi ludźmi, a kto jak nie mężczyźni powinni siedzieć i po prostu stukać w te klawiatury, tak? I być jakimiś asystentami. Więc też miałam poczucie, że te tezy, jakby samo to, że można to że to się interpretuje na niekorzyść kobiet, jest wynikiem tego, że jesteśmy uczeni tego, że pewne cechy, które moim zdaniem są super wartościowe, nie są wartościowe. Czytam tą książkę, którą wszyscy czytają, która się nazywa po angielsku My Misadventure in the Startup Bubble, Dana Lyonsa. Po polsku zostało przetłumaczone jako Fuck Up, czyli Moja przygoda z korpoświatem. I to jest książka o tym, jak dziennikarz zostaje zwolniony z Newsweeka, szuka sobie nowej pracy i ląduje w startupie. Po polsku ten startup został przetłumaczony na korpoświat. W Polsce startupy jeszcze nie są światem przepływu wielkich pieniędzy, tylko są właśnie światem takim bardziej garażowym. W tej książce Dan Lyons pisze o tym, że takie kiedyś stare firmy technologiczne, takie jak, nie wiem, Microsoft czy Apple, wychodziły od pewnego produktu, który miały. To były często produkty sprzętowe. Dzisiaj startupy w dużej mierze działają w sieci i często rzeczy, którymi handlują, po pierwsze nie mają manifestacji materialnej, a po drugie ten kod, czy to, co tworzy ten produkt, nie jest najbardziej istotne. Duża część firm, jeżeli miałaby działać tak, jak działa startup, w którym pracował Dan Lyons, zaczyna się od tego, że ktoś ma pomysł, że zrobi biznes, ale nie do końca wie, co ten biznes miałby robić. I że technologia wcale nie jest tą rzeczą, którą napędza powstawanie bańki startupowej w Dolinie Krzemowej. To, co napędza, to są właśnie jakieś pomysły biznesowe, miękkie, związane ze sprzedażą, i kompetencje technologiczne wcale nie leżą u podstaw tego, jak współcześnie funkcjonuje rynek ten startupowo-technologiczny w Stanach. Więc myślę, że to też jest kolejna rzecz, która też kwestionuje może zasadność tych tez. Odbiornik. Radio w twojej kieszeni. Większość podcastów w Polsce jest zazwyczaj jednak o marketingu, o takich rzeczach bardziej... Media społecznościowe. No i trochę o filmie, nie? I o grach też, komiksach. My zazwyczaj rozmawiamy o technologii z takiej perspektywy, powiedzmy, humanistycznej i staramy się odcinać grubą kreską od po prostu komercjalizacji internetu. Natomiast rozmawiając o kobietach w dowolnym kontekście, nie można się odciąć od implikacji ekonomicznych tudzież biznesowych, więc poprosiłyśmy o komentarz osobę, która siedzi w świecie biznesu, a dokładnie w świecie reklamy. Jest to Zofia Leszczyńska z agencji K2. Zofia tworzy strategię i kreację kampanii reklamowych, zarówno w internecie, jak i w tak zwanych mediach tradycyjnych. Z wykształcenia jest psycholożką, ale w branży reklamowej pracuje już 10 lat i jest laureatką wielu nagród i jurorką konkursów organizowanych przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej. Czy wymyślanie, jak zaistnieć w umysłach konsumentów i konsumentek, jest różne w zależności od tego, u kogo w świadomości chce się zaistnieć? Generalnie tak, natomiast mam wrażenie, że świat reklamy bardzo chciałby oddzielać płcie grubą kreską, co na przykład prowadzi do tego, że w agencji reklamowej nigdy mężczyźni nie są proszeni o wymyślenie reklamy tamponów, a kobiety są raczej delikatnie wypychane ze spotkań dotyczących marek motoryzacyjnych. I myślę, że tu tkwi tak naprawdę większa różnica niż tak naprawdę w podejściu do umysłu konsumenta. Myślę, że mężczyźni mogliby powiedzieć o produktach kobiecych coś, na co kobiety nigdy nie wpadłyby same. Natomiast do takich sytuacji się po prostu zazwyczaj nie doprowadza, ponieważ przypuszczam, że ekonomia pracy przesądza o tym, że łatwiej pójść na skróty i
pozwolić każdemu zająć się tym, na czym się lepiej zna. W przeciwieństwie do telewizora czy radia, część treści, które widzę w internecie, widzę tylko dlatego, że jestem kobietą. Dobrze myślę. Tak, absolutnie tak. Czyli... Jeżeli tylko marketer miał głowę na karku, to będzie dokładnie tak, jak mówisz. Czyli jakby żyję w kobiecej bańce. Tak, plus wszystkie mechanizmy mediów społecznościowych polegają w tym momencie na tym, że u podstaw tkwi założenia, że tym bardziej będziemy zadowolone i zadowoleni, im bardziej to, co widzimy, zgadza się z naszymi preferencjami i oczekiwaniami. W związku z tym nasza bańka staje się jeszcze ciaśniejsza. A czy są jakieś takie konkretne miejsca w internecie, o których myślisz, które są rzeczywiście bardzo kobiece? Te miejsca, o których myślę jako o najbardziej kobiecych, to nie są miejsca stworzone przez zewnętrznych nadawców, tylko przez same kobiety. Grupa ogólnopolska i lokalne grupy dziewucha dziewucho. I one są przestrzenią wymiany zadawania pytań, które byłyby niewygodne do zadania w innej przestrzeni. A mężczyźni też mają takie miejsca? Przypuszczam, że zachodzi poważna różnica, jeżeli chodzi o etykietowanie tych miejsc i inicjatyw łatką płci. Że rzeczy przeznaczone dla kobiet i stworzone przez kobiety częściej mają w nazwie właśnie kobiecość, natomiast rzeczy stworzone dla mężczyzn lub przez mężczyzn rzadziej posługują się łatką męskości. Bo męskość jest w naszej kulturze czymś oczywistym. To jest trochę jak z mówieniem o literaturze. Mówi się o literaturze kobiecej, chcąc podkreślić jej szczególność, natomiast nie mówi się nigdy o literaturze męskiej. Ona jest z definicji męska. Zapytam się też Zofię, jak wygląda pozycja zawodowa kobiet w świecie reklamy. Powtórzę za Simone de Beauvoir, że kobieta jest pewnego rodzaju obcym. W związku z czym w wielu dziedzinach życia, takich jak biznes, ona musi uzasadniać swoją obecność dodatkowo, korzystając z kodów już wypracowanych dla mężczyzn. To nie jest przypadek, że profesjonalny ubiór kobiecy czerpie bardzo dużo z ubioru profesjonalnego męskiego, jeżeli chodzi, nie wiem, o żakiet, o koszulę, że kobieta, żeby zaistnieć w sferze, która jest dla mężczyzn zarezerwowana, musi chwilowo sięgnąć po zarezerwowane dla nich kody. Jako przedstawicielka nieformalnej grupy Kobiety w reklamie rozmawiałyśmy z największym branżowym stowarzyszeniem oraz przedstawicielami i przedstawicielkami działów HR, jak kobiety funkcjonują zawodowo i jak są rekrutowane. To jest tak, że obecność w tej branży zaczyna się dość równościowo, w sensie na stanowiskach najniższego szczebla płci jest podobnie dużo, a nawet kobiet więcej. Globalna prawidłowość jest taka, że im wyższe stanowisko, tym mniej jest na nich kobiet. Natomiast jest też jedna rzecz, która nas zaciekawiła. Kilka z najwyższych wynagrodzeń nominalnych to były pensje kobiet. W sensie, jeżeli już kobieta jest w top managementie, to istnieje przynajmniej w reklamie jakaś szansa, że jej wynagrodzenie będzie średnio wyższe od wynagrodzenia top managera. Natomiast nie wiem, na ile to można uznać za trend, a na ile za jakiś taki statystyczny przypadek. Natomiast też w branży reklamowej jest tak, że walutą, która pozwala awansować, jest prestiż, natomiast metodą zdobywania prestiżu jest wygrywanie nagród na konkursach reklamowych, żeby zrealizować i zgłosić na festiwal projekt, który ma szansę wygrać nagrody. Trzeba spędzić w pracy, powiedzmy, o 20% czasu więcej. Do pewnego momentu, kiedy nikt nie ma dzieci, to kobiety i mężczyźni mogą porówno funkcjonować w wyścigu o ten prestiż. Przypuszczam, że w pewnym momencie jakby życie rodzinne sprawia, że kobiety utykają na pewnym szczeblu w momencie, kiedy muszą o tej 17 wyjść i odebrać dziecko z przedszkola albo żłobka, kończą się ich równe szanse na ekstra pracę dla ekstra prestiżu. Natomiast rzecz, nad którą na przykład ja z koleżankami pracowałam, to jest zwiększenie udziału kobiet w ważnych branżowych gremiach. Ponieważ na przykład też bycie jurorem w takim konkursie jest metodą zwiększania własnego prestiżu i niestety zdarzyły się przypadki, kiedy te jury były w całości męskie. W związku z czym wraz z koleżankami z grupy Kobiety w reklamie lobbowałyśmy za tym, żeby zapewnić kobietom udział w każdym organie takiego konkursowego jury. Udało się wprowadzić do statutu organizacji branżowej zapis o tym zasadny, że nie będzie w całości jednopłciowe. Kolejnym elementem funkcjonowania kobiet na rynku pracy, tu już raczej niezależnie od branży, są ich strategie negocjacyjne. Kobiety zawsze negocjują niżej niż mężczyźni. I to tak naprawdę oczywiście jest coś, co kobiety mogą próbować zmienić same w sobie, natomiast nad tym też mogą panować pracodawcy, którzy jeżeli przyjmują na analogiczne stanowiska kobiety i mężczyznę, powinni dążyć do zrównania ich płac. Ewentualnie zapewniać kobietom większe wsparcie. Przypuszczam, że na przykład taka rzecz jak coroczna ewaluacja zwiększa szanse kobiet na awans, w tym sensie, że mężczyźni mają większą tendencję do przychodzenia do przełożonych sami z siebie i mówienia wykonałem to, to i tamto i mam świetne wyniki, należy mi się awans, niż kobiety.
z jednej strony ewaluacja, o której mówi Zofia, ale z drugiej strony wypadałoby może popracować nad postawą kobiet, która prowadzi do tego, że ta ewaluacja w ogóle jest potrzebna, bo kobieta nie przyjdzie sama i się nie upomni o swoje. Moim zdaniem, Agnieszka, wcale nie trzeba pracować nad kobietami, tylko trzeba pracować nad mężczyznami, no bo co to jest, że po prostu chodzą i po prostu robią rzeczy i tylko gadają o tym, że robią równie dobrze, po prostu może powinno być tak, że każdy robi rzeczy i nie opowiada o tym, jakby co zrobił. Nie, absolutnie się nie zgadzam, uważam, że trzeba pracować nad kobietami, które często sobie podkładają nogi same, bo uwierzyły w to, że czegoś nie wypada, a nie wypada tak się upominać o swoje i przecież to takie trochę niesmaczne, prawda? Kącik matki i dziecka. No dobra. Ty masz syna, ja mam córkę. Jakie masz zabawki? Mój syn jest zafascynowany pojazdami. Koparka, spychacz, betoniarka, pompa do betonu. Także pociągi i tramwaje i autobusy są fascynujące. Jedna z pierwszych rzeczy, jakie moja córka zauważyła, to były samochody. I sama z siebie zaczęła wydawać dźwięk samochodu. Więc myślę, że jak się mieszka, szczególnie w mieście, gdzie są wielkie, przemieszczające się pojazdy hałasujące, to też łatwo jest zauważyć, że one istnieją, tak? Że być może małe żuczki są mniej oczywistą formą ruchu w przyrodzie. Ostatnio wszyscy się emocjonowali takim filmikiem chyba BBC o tym, jak się dorośli bawią z dziećmi, jeżeli myślą, że dziecko ma jakąś konkretną płeć i przebierali chłopców za dziewczynki, dziewczynki za chłopców, dawali je do zabawy różnym osobom i te osoby się różnie bawiły z tymi dziećmi w zależności od tego, że te dzieci były przebrane za chłopca czy za dziewczynkę i inne przedmioty przynosiły tym dzieciom do zabawy. No właśnie, wszystko się zaczyna wcześniej dość. Jest taki odcinek podcastu Planet Money, który bardzo lubię, to jest taki podcast o ekonomii globalnej, ale z takiej bardzo lokalnej perspektywy. No i jest jeden odcinek na temat tego, dlaczego jest mniej kobiet niż mężczyzn na uczelniach technicznych. Jest, można znaleźć na stronie Planet Money, można znaleźć taki graf, który pokazuje, że tak jak na uczelniach, nie wiem, na przykład medycznych albo na różnych innych kierunkach też takich inżynieryjnych, powiedzmy typowo męskich, politechnicznych, jednak ta ilość kobiet rośnie, to jest taki moment, w którym w sektorze IT, na uczelniach technicznych, ta ilość kobiet zaczęła spadać. I teza jest taka, że jednym z elementów, które stworzyły, było pojawienie się komputerów osobistych, które były marketingowane dla chłopców. Podczas kiedy dziewczynki pod choinką w reklamach znajdowały lalki, chłopcy znajdowali tam swoje pierwsze komputery. I później, kiedy dziewczyny, które miały predyspozycje komputerowe, szły na studia, to miały dużo gorszą pozycję startową, ponieważ nie miały własnego komputera, tylko ich brat może miał jakiś komputer. Pamiętam z doświadczenia własnego, że łamanie tych kodów genderowych spotyka się z ogromną aprobatą u ludzi, do których ta komunikacja ma trafić. Na przykład pamiętam, jak mieliśmy do zrobienia reklamę dla produktu medycznego typu lek na wczesne symptomy przeziębienia. I wiedzieliśmy, że ta reklama musi być konserwatywna, w sensie, że musi pokazywać jakiś bardzo realny świat. I postanowiłam, że pozwolimy sobie na taką zmianę, którą będzie fakt, że dziecku, no bo to zawsze dziecko jest chore i trzeba się nad nim szybko zatrząść. Ten lek poda nie kobieta, jego mama, tylko jego ojciec. I widziałam w zespole, który nad tym pracował, jakie ogromne kontrowersje budziła ta prosta rzecz. Do tego stopnia, że nikt nie był w stanie tego pomysłu tak po prostu dopuścić do realizacji bez wcześniejszego upewnienia się u konsumentów i konsumentek, że to jest zgodne z ich oczekiwaniami. I okazało się, że kobiety, którym pokazano ten scenariusz, były zachwycone. To pokazywało bardzo realny świat, zwykłą rodzinę 2+2 w zwykłym mieszkaniu. Natomiast dodawało do tego aspekt idealnego świata, bo się okazało, że kobiety marzyłyby, żeby ich mężowie wiedzieli, co podać dziecku, kiedy ich nie ma w domu. Jak się przyjrzymy tym globalnym kampaniom, które zostały zapamiętane bardzo mocno, to są właśnie te, które próbowały te stereotypy płci w taki bardzo świadomy i otwarty sposób wywrócić. Na przykład, już nie pamiętam, która marka, ale reklamowała depilator postacią transseksualnego mężczyzny. Twórcy wyszli z założenia, że mężczyźni bardziej boją się bólu, w związku z czym jeżeli ten facet jest w stanie używać tego depilatora i przeżyć, to znaczy, że on jest naprawdę w porządku. I oczywiście możemy to postrzegać na poziomie takiej zwykłej, tak zwanej przekrętki,
ponieważ reklama głównie posługuje się właśnie przekrętką, jakimś takim niestandardowym ustawieniem świata, ale z drugiej strony, jak się przyjrzymy skutkom, jakie oglądanie tej reklamy jest w stanie wywołać, to ona ma ogromnie wiele korzyści, jeżeli chodzi o uczenie konsumentów, że nie tylko oni sami istnieją. Myślę, że w tym przypadku, o którym mówię, udało się puścić do kobiet oko. Jesteśmy tą marką, która nie pokazuje ci jakoś cierpiącej, syczącej osoby, która w białym ręczniku jesteś odpięta, siedzącej na wannie i syczącej z bólu, tylko pokazujemy w bardzo modowym dyskursie wizualnym transpłciowego faceta, który w miniówie idzie przez miasto, jak w seksie w wielkim mieście. Tymczasem w numerze. W tym odcinku podcastu rozmawiamy o kobietach w branży IT oraz w reklamie, a jak jest na Akademiach Sztuk Pięknych w Polsce? O to zapytałam Paulinę Wrocławską, redaktorkę działu sztuka w dwutygodnik.com. Jak jest na Akademiach Sztuk Pięknych? Na ten temat robiła badania pani Anna Gromada, socjolożka, razem z Fundacją Katarzyny Kozyry. I swoje badanie zatytułowały Marne szanse na awanse. To nie brzmi dobrze. No niestety nie. O ile wśród studentów jest bardzo dużo kobiet na kierunkach artystycznych, o tyle już wśród asystentów i na dalszych pułapach kariery kobiet prawie wcale nie ma. Wręcz jedynie na uczelniach wojskowych jest mniejszy odsetek kobiet wśród profesorów i kadry zarządzającej. Podobno problemem jest nastawienie kadry do studentów i studentek i takie bardzo konserwatywne założenie, że kobiety głównie się interesują posiadaniem rodziny i zamążpójściem. W dużym uproszczeniu oczywiście, w związku z tym nie warto w nie inwestować, bo i tak dosyć szybko sobie odpuszczą pracę na uczelniach albo nie będą w pełni zaangażowane. I tak jak mówiły studentki, to na tych późniejszych latach już przestaje się zachęcać właśnie do kontynuowania kariery na uczelniach i promuje się tam studentów męskich. Czy są jakieś inicjatywy, które starają się to zmienić? Studenci jedynego teoretycznego kierunku na warszawskie ASP, który się nazywa Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną, wszyscy mówią o sobie jako studentki. Forma żeńska jest tą formą uniwersalną i obojętną. Zarówno, nie wiem, w jakichś ogłoszeniach, w tekstach prasowych, ich wystaw, jak i po prostu tak na co dzień mówią, że są studentkami. A jak jest z instytucjami kultury? Dyrektorkami większości muzeów w Polsce, szczególnie muzeów sztuki nowoczesnej, ale nie tylko, są kobiety. Tutaj rzeczywiście jest dobrze i rzeczywiście też jest bardzo dużo kuratorek, czyli jakby właśnie kobiet sprawujących funkcje merytoryczne, artystyczne, a nie tylko takie koordynujące. Oczywiście jest to prestiżowo być dyrektorem instytucji kultury i sztuki, ale jednak jest to tylko sztuka, jest to tylko takie małe, marginalne poletko, które mało kogo obchodzi. Więc zarówno jeśli chodzi o prestiż, jak jeśli chodzi o władzę oraz zarobki, to jest to prawdopodobnie nic w porównaniu z dyrektorami spółek państwowych czy innych dużo istotniejszych instytucji, gdzie jednak mamy samych facetów. Można to tak interpretować z jednej strony jako pozytywne zjawisko, a z drugiej strony jako potwierdzenie tylko tego, że kobiety są tam, gdzie w sumie nie ma zbyt wiele władzy. Raport Marne szanse na awanse można przeczytać na stronie Fundacji Katarzyny Kozyry, a na stronie dwutygodnika jakiś czas temu ukazał się wywiad z Anną Gromadą, socjolożką, która te badania przeprowadziła. W dziale media przeczytacie też wywiad z Dorotą Błaszczak, fascynującą postacią, realizatorką dźwięku, twórczynią dźwięku do wczesnych gier i pionierskich projektów wirtualnej rzeczywistości, nad którymi pracowała m.in. w The Banff Center for the Arts w Kanadzie. Bardzo ciekawe wydaje mi się to, co powiedziała w wywiadzie. Praca za każdym razem zaczynała się podobnie. Brałam dokumentację techniczną i eksperymentowałam. Zawsze pociągało mnie to bardziej niż tworzenie muzyki. Więcej na stronie dwutygodnik.com w dziale media. Odbiornik. Audycja dwutygodnik.com. W dniach 25-27 września będzie miała miejsce w Warszawie konferencja Digital Cultures. W jej ramach, razem z Katarzyną Boratyn, organizujesz taką ścieżkę, która się nazywa Nowe Narracje. Co to są za nowe narracje? Co to jest za impreza? To jest konferencja, którą organizujemy w bardzo dużym zespole, bo jest to bardzo rozbudowana konferencja, na którą przyjeżdża kilkudziesięciu gości z całego świata, którzy się zajmują różnymi formami kultury cyfrowej. Od gier, przez digitalizację, po muzea narracyjne i właśnie to naszą ścieżkę, którą nazwałyśmy Nowe Narracje, trochę przez analogię do nowych mediów. Są to formy opowieści, które wykorzystują różne technologie, takie jak wirtualna rzeczywistość, czy możliwości, które daje przeglądarka do tworzenia różnych historii. Przykładem są na przykład realizacje New York Timesa, interaktywne reportaże. Przyjeżdża m.in. jako gość Rodrigo de Benito Sanz, który jest deweloperem, dziennikarzem właśnie z New York Timesa i który odpowiada za te multimedialne realizacje. Już w październiku będziecie mogli posłuchać naszej rozmowy. Z
słuchamy książek i podcastów. Chciałam ci powiedzieć o kilku podcastach, od których się ostatnio uzależniłam. Dawno żeśmy nie polecały, więc czas najwyższy. Pierwszy to jest Grown Ups Read Things They Wrote as Kids. To jest podcast kanadyjski, który jest stworzony przez radiowców, ale robią to jakby na własną rękę. Rdzeniem tego pomysłu jest to, że oni robią spotkania w różnych klubach, w różnych miastach w Kanadzie, gdzie przychodzą ludzie ze swoimi starymi pamiętnikami, wierszami i piosenkami, które napisali bądź skomponowali będąc dziećmi. I to jest jakby wspólny mianownik dla wszystkich tych rzeczy. No i plus to, że ludzie przychodzą i to są tacy takie naturszczyki i wchodzą na scenę i mają przed ludźmi przeczytać coś, co jest zazwyczaj bardzo śmieszne, głupie albo bardzo intymne. Jest dużo jakichś takich rzeczy typu, wiesz, masz 12 lat, piszesz coś o chłopakach, no i to wszystko tam jest. I to jest obłędne, to pokazuje, jak wszyscy jesteśmy strasznie do siebie podobni, bo w dzieciństwie i wczesnej młodości przeżywamy podobne emocje i podobne jakieś takie fazy. Polecam gorąco. A drugi podcast już jest taki bardziej w temacie naszego, to jest Team Human. To jest taki podcast założony przez medioznawcę Douglasa Rushkoffa. On uderza w takie myślenie, że my jesteśmy pośrednim podmiotem, który ma doprowadzić do stworzenia jakiejś wyższej inteligencji. My jesteśmy słabi, a to komputery są fajniejsze. I że jakby jest faktycznie taka dominująca narracja, że to jest wszystko takie strasznie fajne, a my jesteśmy tacy niedoskonali. A on raczej afirmuje pewnego rodzaju niedoskonałość człowieka i stara się pokazać, że być może to myślenie niekoniecznie nas prowadzi w jakieś dobre miejsce. Bardzo fajnie prowadzone. Strasznie lubię, jak Rushkoff się denerwuje. Mhm. Czymś coś mu się strasznie nie podoba i jestem właśnie dużo wiedzy i dużo jednocześnie emocji włożonej w to. Jest też nowy polski podcast Culture PL, platforma promująca Polskę Instytutu Adama Mickiewicza, wypuściła podcast, który się nazywa Stories from the Eastern West, czyli historie ze wschodniego zachodu. To jest podcast taki trochę historyczny, on jest super wspaniale wyprodukowany, bardzo filmowy powiedzmy, z dużą ilością dźwięków, materiałów archiwalnych, wyszedł bardzo niedawno. Zobaczymy, jak się będzie to rozwijać, natomiast wygląda imponująco. Kto słucha, nie błądzi. Czasami się spotykam z czymś takim na Facebooku, że są jakieś takie hasła typu przyszłość należy do kobiet, kobiety przejmą władzę i w ogóle wszystko przejmą i że będzie wtedy już dobrze. Trochę mnie to niepokoi, bo mam takie poczucie, że to jest trochę przegięcie w drugą stronę. Ja myślę, że świat jest trochę przygotowany na to, że pewne rzeczy że się nie realizują do samego końca. Więc myślę, że taki postulat przejęcia władzy przez kobiety tak naprawdę jest postulatem równouprawnienia, tylko że po prostu trzeba mierzyć dalej, żeby osiągnąć mniejsze efekty. Wiesz, co chodzi? To jest taka strategia negocjacyjna, nie? Mówisz, że chcesz więcej, tak naprawdę chcesz mniej. Więc ja bym jakoś nie obawiała się tego, znaczy, że... chcesz więcej, ale dostaniesz mniej. Ale dostaniesz mniej, no. Więc ja bym się nie obawiała tego, że kiedyś po prostu kobiety zawładną światem. Ostatnio rozmawiałam z moimi znajomymi, którzy są w ciąży i się pytam, jakiej płci jest to dziecko. Oni mówią, że chłopiec, a ja mówię gratulacje, po czym mówię, to nie jest tak, że jakbyście mieli dziewczynkę, to bym wam nie gratulowała. I dodałam jakiś taki komentarz zupełnie po prostu przejrzysty dla mnie, który po prostu się sam nasuwa na myśl, że na szczęście mieszkamy w takim miejscu, w takiej szerokości, w której to, że jesteś kobietą, nie ma właściwie tak dużego znaczenia. Raptem okazało się, że to jest bardzo taka kontrowersyjna teza. Nie dlatego, że po prostu uważają, że bycie kobietą w naszej szerokości geograficznej ma nie wiadomo jak duże znaczenie. Ma znaczenie, ale może to nie jest jakby jakiś, wiesz, deal breaker, że jesteś kobietą. Natomiast nie było dla nich oczywiste to, że w znacznej części świata, to, że przychodzisz na ten świat jako kobieta, ma bardzo silne, negatywne implikacje na twoje życie. Jest jakby mnóstwo krajów, w których kobiety są pozbawione praw obywatelskich, w których kobiety są, nie wiem, obrzezane, w którym kobiety... Albo wydaje się je za mąż, jak mają lat 12 i wypadają ze szkoły. Ta dysproporcja między męskim a żeńskimi możliwościami jest dużo większa, tak? Więc nie twierdzę, że mamy nie wsadzać pary w to, żeby tutaj u nas, gdzie sytuacja jest w miarę komfortowa i bezpieczna i w najlepszym z możliwych światów, w którym żyjemy, żeby to balansować. Natomiast myślę, że są miejsca, w których ta praca na rzecz równych szans dla kobiet i mężczyzn są miejsca na świecie, gdzie naprawdę po prostu ta dysproporcja jest olbrzymia i też myślę, że nie można o tym zapominać z naszej tutaj polskiej perspektywy, nie? Poza tym chyba ważne jest, żeby pamiętać, że to, co teraz tu mamy wypracowane, może się zawsze zmienić i cofnąć. Wciąż zbieramy głosy na pocztę głosową. Włączasz ją kiedyś? Nie, ale kiedyś znajdziemy tam mnóstwo ciekawych wiadomości i będzie oddzielny odcinek. Nasz numer to
78202-8303. Zapraszamy też na naszego Facebooka, facebook.com/podcastodbiornik, podcast pisany po polsku, czyli przez K. Podcast Odbiornik przygotowały i zrealizowały Anna Depont i Agnieszka Słodownik. Redakcja dwutygodnika to Zofia Król, Paweł Soszyński, Maciej Jakubowie, Jakub Socha, Paulina Wrocławska, Piotr Kowalczyk i Agnieszka Słodownik. Sekretariat redakcji Melissa Czaplicka. W odcinku wykorzystałyśmy utwory Destiny Day oraz Tech Life autorstwa Kevina McLeoda na licencji Creative Commons. Podcast na licencji Creative Commons. Więcej informacji o licencjach znajdziecie w opisie odcinka. Wydawca, Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny. Wrzesień 2017.